Świat to inspirujące miejsce. Świat równowagi. Świat osiągnięć. Świat inspiracji. Poprzez 70 lat doświadczenia i stały wzrost, Mota Engine jest obecnie jedną z wiodących firm budowlanych na świecie. Dzięki gotowości do wprowadzania innowacji i kompetencjom technicznym, a także zdolności do realizowania projektów w ponad 40 krajach, działamy obecnie w skali globalnej. Poznaj świat Mota Engine. Jako jedna z 30 największych firm budowlanych w Europie, dysponujemy wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi projektowanie i budowanie wyjątkowej infrastruktury. Jako liderzy w Portugalii, aż od 20 lat także liderzy rynku w Polsce, rozszerzyliśmy naszą działalność na nowe rynki zgodnie z wdrożoną w Europie strategią ekspansji działalności. Dzięki firmom EGF i Suma wyznaczamy europejskie standardy w dziedzinie ochrony środowiska. Posiadając przewagę technologiczną, firmy te mogą zarządzać całym łańcuchem wartości, w tym zbiórką, gospodarką, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów. Wypełniając misję poprawy stanu środowiska, promujemy recykling materiałów, ponowne wykorzystanie odpadów organicznych oraz zwiększone wytwarzanie energii. Jesteśmy zaangażowani w kwestie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Inwestujemy w edukację ekologiczną, kładąc szczególny nacisk na edukację przyszłych pokoleń. Wyznaczamy standardy w projektach z obszaru architektury krajobrazu, zaznaczamy swoją obecność w sektorze konserwacji instalacji przemysłowych, zarządzania budynkami oraz w branży turystycznej, gdzie oferujemy wyszukane udogodnienia na wysokim poziomie. W Angolii, gdzie działamy już od 1946 roku, zbudowaliśmy jedne z najbardziej charakterystycznych obiektów, tworząc więzi na całe życie. Utrzymujemy czołową pozycję w Afryce subsaharyjskiej, gdzie jesteśmy bezkonkurencyjni w kwestiach kompetencji technicznych i zdolności mobilizacji sprzętu. Dzięki temu realizujemy przełomowe projekty mające wpływ na rozwój kontynentu afrykańskiego. Działamy również w innych sektorach, tak jak ochrona środowiska, logistyka, energetyka, sektor ropy naftowej i gazu czy górnictwo. Dziś możemy być dumni z osiągnięć odniesionych na wymagającym rynku afrykańskim. W Ameryce Łacińskiej jesteśmy obecnie kluczowym graczem w ujęciu regionalnym. Od 1998 roku prowadzimy działalność w Peru, gdzie jesteśmy znani z innowacyjnych kompetencji technicznych i oferujemy szeroki wachlarz usług z sektora infrastruktury. W Meksyku realizujemy jedne z największych projektów infrastrukturalnych i inwestujemy w takie sektory jak środowisko, koncesje infrastruktur transportowych, energetyka, gdzie staliśmy się pierwszym prywatnym wytwórcą, a także turystyka, gdzie my zmierzamy w pożądanym przez nas kierunku. W Brazylii proponujemy inwestycje w infrastrukturę i środowisko, realizując projekty infrastrukturalne na nowych rynkach i tym samym wypełniając plan ekspansji działalności w Ameryce Łacińskiej. Oto świat Mota Engine, tworzony przez ludzi pochodzących z różnych miejsc i posiadających różną wiedzę, których łączy wspólna kultura i wartości. Świat solidarności, w którym Fundacja Manuela Antonio da Mota odgrywa kluczową rolę, stanowiąc narzędzie społecznej odpowiedzialności w grupie Mota Engine. Oto nasza siła. Oto nasz świat. Mota Engine. Świat inspiracji.